Hej, cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam dwa sposoby na to, jak obrać mango. Standardowo przypominam Wam o łapkach, komentarzach i subskrypcjach, aby wesprzeć mój kanał. Mango należy jeść, gdy jest już trochę miękkie. Wtedy miąższ będzie łatwo odchodził od skórki. Mango ma w środku spłaszczoną pestkę, więc obierając owoc, musimy przyciągać nóż tuż obok niej. Zaczynamy nacinać od samego środka. Bierzemy odciętą część owocu i wykorzystując pierwszy sposób, będziemy kroić ją w taką szachownicę. Uwaga tylko, by nie przeciąć skórki, bo możemy zranić się w rękę. Im dojrzalsze mango, tym łatwiej będzie nam je kroić. Odginamy skórkę w drugą stronę i powstaje nam taki jeżyk z mango. Teraz wystarczy powyciągać kostki ręką lub odkrajać je nożem do miski. Drugi sposób zaczyna się tak samo. Odcinamy część mango jak najbliżej pestki. Potrzebujemy teraz szklanki, której brzeg jest szerszy niż mango. Podważamy miąższ najpierw o jej brzeg. Miąższ sunie się do środka, a skórka pozostanie na zewnątrz. Pozostaje nam teraz część z pestką. Nie można po prostu jej wyrzucić. Pestka jest ułożona w ten sposób. Więc znowu, jak najbliżej pestki, prowadzimy nóż i odkrajamy kolejne części z dwóch stron. Kroimy miąższ kostki. Ja zrobię to w powietrzu, co prawda jest to trochę trudniejsze, ale chcę, żeby było dobrze widać, co robię. Z drugą częścią robimy to samo. Teraz została nam pestka. Miąższ wokół niej możemy po prostu obgryźć lub spróbować poobcinać na tyle, na ile jesteśmy w stanie. Jeśli znacie jeszcze jakieś sposoby, pochwalcie się w komentarzu. Smacznego!